Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka zaprzyjaźnionego sklepu Happizo. Ponieważ zbliża się hard dog, trzeba zacząć trenować. Koniecznie musiałem zamówić nową smycz i przy okazji zamówiłem jeszcze parę pierdół. Zaraz wam pokażę, co tam ciekawego. Jakiś gratisik. Co to jest? Masz. Spróbuj, czy dobre. Może być. Gratisik mamy z głowy. Jest taka piłeczka plastikowa na smaczki. Będzie na shortach, jakiej używam i jak ona w ogóle działa. Taki roller na snaczki, również do zabawy. I tak samo pokażę wam na shortach, jak to działa. To kupiłem dla taty. Bardziej dla rodziców i dla ich pieska. Oni mają małego sznaucerka i ostatnio ojciec mi powiedział, że gdzieś mocno przyhamował i pies mu wyleciał z siedzenia. Więc to jest pas bezpieczeństwa. Tu widzę jeszcze jakiś gratisik od Alpha Spirit. Zostaw. I słuchajcie, creme de la creme. Najważniejsza kwestia to jest Non-stop Touring Bungee Leash. To jest taka smycz z amortyzatorem. Długość 2,8 metra. Szerokość 25 mm z takim super odblaskiem. Ona się rozciąga gdzieś na 3 metry. I jeżeli gdzieś tam biegacie, jeździcie z tym psem na rowerze, to w ogóle marka Non-stop Dogwear jest najlepszą chyba marką, jaką znam. A ta smycz to jest w ogóle petardziocha. Ja wam zaraz pokażę, jak wygląda moja smycz. Chwila, moment, nawet sobie tam podejdziemy. Ja już tamtą smycz mam 4 lata. One... O, czekaj, bąbel. Staram się ustawić. To jest starszy model, ale to jest praktycznie ta sama smycz, tylko że nie ma odblasku. Jest inne też zapięcie. O. I przez 4 lata raz ją porwał, dziś mocniej szarpnął i w ogóle cała się zerwała. A tu ten piękny szef, który też już zaraz odleci, bo się trzyma już na końcówce. To jak zbiegamy ze schodów z trzeciego piętra, ona ociera o balustradę i gdzieś tam się przyciera, ale już przy tej nowej będę musiał tego pilnować. Smyczka petarda. Pokażę wam w następnym filmiku podczas biegania, jak to wygląda.